serdecznie na drugim Międzyrzeckim Festiwalu Sztuki. Jest on organizowany w ramach Nocy Bibliotek. Będą dzisiaj trzy panele, drugi i trzeci będą ze sobą związane. Natomiast pierwszy będzie dotyczył Irenki Zielińskiej. Miała być dzisiaj z nami. Odeszła po angielsku, bez ostrzeżenia. Miało być tak, że my mieliśmy mówić o Irence dużo ciepłych rzeczy. Natomiast dzisiaj, po zastanowieniu się, doszliśmy do wniosku, że oddamy głos Irence. Ona przemówi po prostu swoim głosem. Swoje przemyślenia na temat poezji zawarła w eseju o poezji, a z rozważeniami na ten temat zapozna Państwa Agata Kowalska. O poezji mojej esej. Napiszę o mojej poezji, tak jak się pisze o miłości albo o sercu poety, samotnym, ale otwartym na resztę świata. Słowa niepokorne w kolor, w muzykę wpisane światłem znaczeń wyrwę z siebie, umuzykalnią siebie. Gdy piszę o poezji, jestem jak rzeka, jestem jak nurt nerw, bez którego, być może, byłabym nikim. Jestem jak dźwięczący obraz. Zawsze w poezji chciałam mieć kolor, tę smugę barw mistyczną wplątaną w nici dźwięków. To wszystko razem jak jazz. Jak młode, roztańczone murzynki i słońce, ogniste słońce. Moje murzynki od Grandiego tańczą tanterę. To taki dziwny, powyginany, poprzeginany w wąskiej talii taniec. I jęczy, skomli jazz. Na drabinie dźwięków, tonów barwnych jak cała muzyka, moje ptaki słów osiadają. Odpoczywają po dzikim szaleństwie oznaczeń. Marzenie poety. Tak pisać, by piękno słów przepływało przez piszącą rękę, by ręka była wodnym okiem wiersza, łagodną pięścią rodzącą widnokręgi. Szanowni Państwo, oczywiście domyśliliście się na pewno, że esej nie był przedstawiony w całości. Powtarzam raz jeszcze, absolutnie czytać i zachęcam do sięgnięcia do tomiku, przepraszam za wiersze. Tu esej jest w całości. Drodzy Państwo, co jeszcze mówiła o pisaniu, przedstawi nam Marzena Wieczorek. Serdecznie zapraszam. Muszę Państwu powiedzieć, że osobiście uważałam ją za rzemieślnika słowa. Wszystkie spostrzeżenia były niezwykle trafne, mądre. Zapraszam. O pisaniu. Zawsze chciałam pisać do wewnątrz siebie, być człowiekiem pióra. Wszystko, co we mnie jest i czego jeszcze nie ma, spełnia się w pisaniu. Wierzę w magię piszącego się życiem samosłowa. Słowo wewnętrzne to wyłącznie mój termin. Moja filozofia emigracji do wewnątrz siebie, do wewnątrz rozumu, do wewnątrz serca. Kiedy jest mi źle, wycieczka w głąb siebie, wycieczka słowami, odnóżami duszy, ma sens terapeutyczny. To jakby oderwanie się od ziemi, od krytycznej masy powietrza, którym na co dzień oddycham. Dławię się. Szukam piękna w pisaniu i odpowiedzialności za wewnętrzne słowo. Nie na zewnątrz poszukuję treści w nim, istoty znaczenia. Od wewnętrzne słowo nie interesuje mnie. Słowo do wewnętrzne we mnie brzmi. Ono śpiewa we mnie, bowiem jest pradźwiękiem mojego istnienia. Jak małpie stworzątko zawisam na konarach semantycznego drzewa. Kołyszę się w te i we w tę, w rozpalonym powietrzu oznaczeń. Na zewnątrz świata mogłabym jęczeć, kwilić lub milczeć jak kosmiczny kamień. Mogłabym nawet pokusić się o nieistnienie. Gdyby nie rozgałęziona semantyka, mogłabym być
li tylko metafizyczną trawą. Szanowni Państwo, Irena bardzo często dedykowała swoje wiersze przyjaciołom, ludziom życzliwym lub też po prostu ludziom, których lubiła. Jednym z takich wierszy jest wiersz pod tytułem Malarstwo, który zadedykowała swojej najukochańszej mamie. A przeczyta go dla Państwa pani Halinka Gorzko. Malarstwo. Próbuję przetrząsać soczyste pejzaże, wyzbyte z pierwotnych kolorów. Powietrzne ściany przebijam głową. W kołysce domu wychylonego płytko, poza granicą rysunku kolczastego czasu, gdzie matka jeszcze żywa, z płatków czarnej holenderskiej róży układa kolaż. Jest taka cicha, że tylko cieniem ją wmalować w tło, jak płacze. Tęsknię do diamentową nicią wyszytego na horyzoncie jej uśmiechu, do wysp koralowych dzieciństwa zatopionych, do mydlanych wydmuszek, co w ustach pękają jak tęczujące czmiele, do zabandażowanych pod cienką tkaniną skóry dotyków. Jestem dzieckiem po psychicznej amputacji rąk i dróg nawiniętych na wrzeciona wiatru. Samotne obrazy wędrują w przedbarwność zaoczną. Szanowni Państwo, Irenka Zielińska była znana nie tylko jako eseistka i poetka. Była również malarką. Proszę bardzo. Można spojrzeć. O swoim malarstwie mówiła, że jeżeli czegoś nie potrafi ubrać w słowo, rzuci to na płótno. Jeżeli czegoś nie mogła przybić na płótno, ubierała w słowa. Przynajmniej starała się. I wychodziło jej to. Zresztą, co ja Państwu będę mówić? Marzena Wieczorek przedstawi Państwu wiersz Moje obrazy. Zawarła w tym wierszu niemal wszystko. Moje obrazy. Moje obrazy to tylko okruchy wcześniejszych spełnień. To także niemy pogłos krzykliwych ust. To ślepota ziemskich oczu, niedowidzących, prostej jak świetlista strzała kreski. To korzenie poplątanych rąk z drzewa mroku wyrwane, wyrosłe, na ludzki śmiech, na rozpacz. Moje obrazy krążą jak krew smutnej rzeki i wtedy nie mogą być nazwane. Są w nich niedokończone wizje jak zraniona, kamienna łza lub na zamkniętych wiekach oczu rozkwitający poranek. Obrazy moje czasem uderzają we mnie, a czasem obrażają się na mnie. Wieją jak wiatr z tamtego brzegu, kołysząc dzwonem przynoszącym strumień dźwięków blaszanych. W nich też pragnienie piękna rozpada się w przemianie. Jest wiosna, rok 2019. Tu, to miejsce, być może ten fotel. Był wieczór poświęcony Irence Zielińskiej. Przepraszam bardzo. Pokazywała wtedy swoją sztukę. Były jej wiersze. Nie wiedzieliśmy, co jej podarować. Więc wtedy pomyśleliśmy sobie, że w Międzyrzeczu są utalentowane osoby, które również zajmują się pisaniem poezji, bądź też innych form. To spotkanie wypadło bardzo dobrze. Zatrzymała mnie Irenka na schodach. Powiedziała: dziewczyny, jesteście kochane. Kocham was za to, ale nie mówcie tyle o mnie. Bo mówi, ja na to może nie zasługuję. To są jej słowa, nic nie wymyślam, ale była bardzo, bardzo szczęśliwa, że są osoby oprócz niej, które zajmują się poezją, ponieważ ona myślała, że to zanika, że ludzie przestali być wrażliwi, a jakże się myliła. Dzięki temu spotkaniu, trzy, może cztery miesiące po tym,
zawiązał się Międzyrzecki Salonik Literacki. Były tam osoby, które wystąpiły na tym wieczorze poświęconym Irence. Irenka kibicowała tym poczynaniom. Nawet zaprosiliśmy ją do antologii Licencja. Przepraszam. Licencja Poetyka, gdy zaprosiliśmy jako gościa, nie wahała się ani chwili. Tylko jeszcze pamiętam, jak mi mówiła, że z poezji wyżyć się nie da. Ale ja myślę, że nie o to chodzi. Drodzy Państwo, jeden z wierszy przeczyta pani Marzena Wieczorek z dyskusyjnego klubu książki, od razu podkreślę, i Międzyrzeckiego Saloniku Literackiego. Dlaczego Marzenka? Marzeniem Ireny było to, by właśnie Marzena przeczytała wiersz, jeżeli będzie promocja tego tomiku. Nie doczekała, ale spełniamy jej ostatnią wolę. Marzenko, zapraszam. Druga Irenko, tak jak obiecałam, dziś spełniam twoje marzenie. Zawsze cię wspominam, bo znam cię od dzieciństwa. I głęboko jesteś w moim sercu. Ciągle żyjesz. Będzie. I specjalnie dla ciebie twój wiersz. Śpię i kocham. Śpi jeszcze na mych rzęsach iskierka poranka. Gdy zaciskasz w swoich dłoniach garstkę mego ciała, oddycha w niej pieszczota, ustami kochanka. Rozchyla pocałunki, drżącą słodycz woła. Rozpaliło się w moim sercu ognisko południa. Śnie jeszcze w moim ciele wątłym iskierkę poranka. Wieczorem się obudzę, spłonie serce moje i nektar ust przeleje, słodycz do naszego dzbanka. Już zawsze będę śniła iskierkę poranka, gdy w dłoniach swych zaciśniesz mocno piąstkę mego ciała. Oddychać będę lekko, rozchylę pocałunki, ustami słodkimi miłość będę wołać. Rozpalasz w moim sercu ognisko południa, nadal śnie w moim ciele, wątłym, iskierkę poranka. Wieczorem, gdy się zbudzę, zapłonie serce moje, znów nektar ust przeleje, słodycz do naszego dzbanka. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, wywołałam już Międzyrzecki Salonik Literacki i teraz oni przedstawią swoją poezję. Bez zbędnych słów będę po prostu wyczytywać ich nazwiska, a raczej mówić z pamięci. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że o Irence można mówić bardzo dużo, bardzo wiele. Powiem to wszystko na koniec. A tymczasem poproszę Olę Bielę. Oczekiwanie. Zamruczało, zamroczyło mnie, a przecież wczoraj jeszcze jakoś było mi niejako. Ciężki oddech w złym powietrzu ledwo utrzymywał lot. Dziś na skórze coś się kłębi, coś doskwiera, podszczypuje, a na zawiązanych ustach czuję jakby rzęs mruganie. I ulegam tym pomrokom, nasłuchuję, wypatruję. Przez swędzący lekko kark dotrzeć chcę do czubka głowy. Gdzie się dzieje, tam się dzieje, tam kształtuje się czekanie. Niesiesz mi miłość wbrew jesiennym deszczom i wbrew mnie samej, gdy siebie kochać już nie umiem, gdy do mych stóp padają judaszowe srebrniki, twoje pocałunki jak woda prawdziwe. Gdy wojny na świecie, twoje dłonie, czuły posłoniec pokoju, wśród zgliszczy będziemy azylem. Ból i zwątpienie w moje istnienie wplecione, nierozerwalne więzy wokół szyi. A ty niesiesz mi miłość, gdy szamoczę się wplątana w swoje własne życie, którego unieść nie mam siły. Wędrówka. Niezgłębiona jest głębia naszej podróży. Puste przestrzenie pękają. A w nieoczekiwanych miejscach nie wiadomo, czy znikanie nie będzie spotkaniem.
wszystko nam się wydaje. A to, co jest pewne, nie jest nim wcale. W tej podróży plan jest bezcelowy. Porywają nas wiry powietrza lub zawieszamy się w przeciągu pajęczyn. Niezgłębiona jest głębia naszej podróży. Szanowni Państwo, pogoda nie dopisuje nam. Niektórzy z twórców no niestety zachorowali. Dziś za Marią Marciniak wiersz przeczyta Agata Kowalska. Serdecznie zapraszam. Przejdź śmiało przez żelazną bramę oczyszczenia. Przygarwij ustami błękit nieba, zatop stopy w czeluściach piekła i rozbij o kamień przeszłość, jak kieliszki rzucane na weselu. Zagaz kwiatów istnieje już 300 lat. Wieczorny zapach maciejki i róża kwitnąca za dnia świadczyć będą, że znów jesteś dzieckiem szczęścia. Zapraszam teraz jedynego poetę w saloniku, Łukasz Romaniak. Wody morza czerwonego, które się rozstąpiły, zeszły się na nowo, zalały ulice, miasta, bunkry i piwnice. Przelały krew, którą przymknęła ziemię i wdała nowe plony, stworzyła nowy świat. Wody Morza Czerwonego zatruły serca i stworzyły nowego faraona, Heroda, który na nowo dokonał rzezi niewinnych, czyniąc nas ofiarę całopalną. Przelały krew, która przeniknęła ziemię, zrodziła kwiaty, które niosą pamięć. Wody Morza Czerwonego zeszły się na nowo, zalały ulice, domy, które płonęły. Wody Morza Czerwonego zeszły się na nowo, wciąż płyną i budzą nas obojętność. Dziś potrzeba, aby Morze Czerwone na nowo się rozstąpiło. Zapraszam teraz Sylwię Najderek, która w zastępstwie Drogi Ruty Zdanowicz przedstawi jej wiersz. Leżę skręcona pajęczyną emocji, bez ruchu, bez czucia, bez snu, wrzucona w czeluść strachu. Zaciskam oczy, zaciskam usta, zaciskam uszy. Obślizgły macki niemocy duszą oddech, duszą słowa, duszą krzyk. Buta wespół z głupotą rozdziera serce, bebeszy wnętrzności i twierdzi, że to nowy rzek. Zapraszam teraz Marzenę Wieczorek. Po raz kolejny, Marzenka, ty powinnaś tutaj stać. No, ale tym razem będziesz mówiła swój wiersz. Zapraszam. Jeszcze raz w hołdzie i ręce, bo tak jak obiecałam, ciągle pamiętam i specjalnie dla niej napisałam tenże wiersz. Przepraszam najmocniej. Zostań, nie odchodź. Tańcz z pędzlem i słowami. Tańcz boso w dżysty dzień, brodząc w kałużach swoich zamyśleń. Tańcz, skacz, klaszcze w rytm śpiewu ptaków, w rytm trzepotu skrzydeł motyla. Zasiądź w fotelu swoich różnorodności. Proszę cię, zostań, nie odchodź, bądź. Wyostrz wzrok i łap nim to, co najpiękniejsze. Niech twe myśli nie będą spięte. Jeszcze raz proszę cię, zostań, nie odchodź, wiecznie bądź. Dziękuję bardzo. Wystąpił przed Państwem Międzyrzecki Salonik Literacki. Wszystkim Państwu za obecność. Chciałabym podziękować moim koleżankom z Biblioteki Publicznej, dyskusyjnemu klubowi książki, Międzyrzeckiemu Salonikowi Literackiemu oraz Kocikowi Twórczemu.
Do zobaczenia w przyszłym roku. Natomiast dzisiaj jeszcze na sam koniec będzie pani Iwonka Drublak, również ze swoim wierszem. Będzie to taka wisienka na torcie, żeby ładnie go mnie państwa pożegnać. Sutry serca, otwórz się na swoją niegotowość, przyjdź niegotowy. To mądrość nieuciekania. Wyobraź sobie, jak robisz pierwszy krok. Sutry serca. Drodzy państwo, miałam ogromne szczęście i zaszczyt znać Irenkę osobiście. Poznałam ją tutaj w bibliotece. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Może 16 lat, może 17. Ale to nie jest ważne. Pamiętam, że Irenka niemal od początku zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Z jednej strony krucha, ale po 5 minutach rozmowy z nią nie widziało się tego. Ona była osobą niezwykle żywiołową i osobą pełną paradoksów. Tak jak mówiłam, kruchość, żywiołowość. Z drugiej strony potrafiła walczyć o swoje marzenia, ale pozostając przy tym osobą pełną pokory, empatyczną, spokojną. Ona dość często mówiła mi, że ona sobie tylko pisze. Nikt nie docenia tego, co robi. Ujmowała to, co robiła. Nie doceniała się, ale jednak ludzie docenili ją. Gdy ja ją poznałam, ona już miała na swoim koncie tomiki, ale nie gwiazdożyła. Przeciwnie, skromniutka, pełna pokory, no będzie mi jej brakowało, naprawdę.